obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Dziś, w dzień po zesłaniu Ducha Świętego, patrzymy na Maryję jako na matkę całej wspólnoty Kościoła. Ty, Maryjo, jesteś tą, która zaprasza, byśmy słuchali Jezusa i czynili wszystko, co On nam powie. Ty jesteś obecna na Golgocie pod krzyżem Syna. I kiedy słyszysz Jego testament, przyjmujesz Jana za swoje przybrane dziecko. Wchodzisz do Jego domu. Zaczynasz służyć w Jego domu każdemu z nas. Tak, stajesz się rzeczywiście matką nas wszystkich. Dom Jana to dom naszego serca. My jesteśmy umiłowanymi uczniami Pana, z którymi Ty jesteś razem. Przypominamy sobie, Maryjo, Twoją miłość do nas. My szukamy u Jezusa pomocy. Idziemy razem z Tobą i uwielbiamy Twoją miłość wobec tych, którzy potrzebowali bardzo konkretnej pomocy Twojego Syna. Ileż tutaj jest Twojej troski o tą wspólnotę, choćby tę z wesela w Kanie, czy tę złożoną z tych, co zostali po ukrzyżowaniu Jezusa sami. Kościół rodzi się w Wieczerniku, w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień zesłania Ducha Świętego. To nasza wspólnota, gdzie Bóg jest z nami, a my staramy się być z Nim. W litanii loretańskiej powtarzamy wezwanie: Matko Kościoła, módl się za nami. Rozważamy tajemnice różańcowe i dziękujemy za to, że Maryjo, modlisz się z nami, że jesteś z nami jak z uczniami w Wieczerniku. W tylu ważnych wydarzeniach naszego życia jesteś z nami, ze wspólnotą Kościoła. Jesteś obecna, wspierasz nas, pomagasz, byśmy prawdziwie byli uczniami Chrystusa. Matko Kościoła, módl się za nami, pomagaj nam, byśmy naprawdę byli Kościołem, wspólnotą, która służy swemu Panu. Jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.